ruską onucą. Zobaczcie, jaka to manipulacja słowna. Czy zdajecie sobie sprawę, że między wierszami próbuje się nam wmówić, że polskiej Polski już nie ma? Jest tylko interes Rosji i Ukrainy, nie ma interesu Polski. My nie mamy żadnego sojuszu z Ukrainą. Nie jesteśmy jednością i nie możemy działań militarnych na terenie Ukrainy traktować jako naszych. Czy zauważyliście, że między wierszami, w słowach Hołowni, jeśli Ukraińcy nie pokonają Putina na swoim terenie, my go pokonamy na naszym, próbuje się nam wbić do głowy narrację, że my już jesteśmy na wojnie, że jest ona sprawą nieuniknioną. Świadomość taka jest nam wbijana na siłę do głowy. My nie zgadzamy się na faszerowanie nas takim przekazem. Nie zgadzamy się na stosowanie kolejny raz, tak jak za...